Wydawałoby się, że obchody świąt wielkanocnych są w Polsce bardzo podobne. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Nawet świętowanie Niedzieli Palmowej jest różne. Zobaczymy to patrząc na trzy miejsca w tym samym czasie. W Kalwarii Zebrzydowskiej Niedziela Palmowa jest to jeden dzień z tygodniowych obchodów Misterium Męki Pańskiej. Pielgrzymi, jak biblijny tłum, obserwują wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W takich miejscach jak Łysa na Kurpiach albo Lipnica Murowana, to co zwraca uwagę, to konkursy palm wielkanocnych. Widać, jak bardzo palmy mogą się różnić zależnie od regionu Polski. Palmy kurpiowskie są wykonane głównie z bibułki. Najpiękniejsze, zgłoszone do konkursu, są wystawiane w starym kościele. Procesja, oczywiście z palmami, prowadzi do nowego kościoła, gdzie największe i najpiękniejsze palmy są ustawiane przy ołtarzu głównym. Palmy w Lipnicy Murowanej to typowy styl góralski. Ich trzon stanowią gałązki wikliny symbolizujące odnawiające się życie. Niekiedy są też wykorzystywane kije leszczynowe. Wszystko, co jest użyte do zrobienia nawet najwyższych palm, musi być ze składników naturalnych. Takie stawianie konkursowych palm ma swój regulamin. Musi być zrobione siłą ludzką i jedyną pomocą mogą być stabilizujące liny i tyczki. A najwyższa palma, którą udało się postawić, miała prawie 40 metrów wysokości. Kolejna część polskiej mozaiki składającej się na obchody Wielkanocy to Misteria Pasyjne. Najsłynniejsze i gromadzące dziesiątki tysięcy pielgrzymów to Misterium Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trwa przez cały tydzień i na dróżkach kalwaryjskich, zgodnie z kalendarzem biblijnym Wielkiego Tygodnia, odgrywane są wszystkie najważniejsze sceny. Jest nawet potok traktowany jako cedron, który pielgrzymi pokonują boso w często lodowatej wodzie. Ale głównym bohaterem jest Chrystus, odgrywany przez jednego z zakonników, który dzień po dniu Wielkiego Tygodnia przemierza kalwaryjskie ścieżki. Inaczej wygląda to w Górce Klasztornej. To tu miało miejsce najstarsze objawienie maryjne na ziemiach polskich. Misterium trwa około 3 godzin. Większość odtwarzanych biblijnych historii dzieje się na scenach w specjalnie wybudowanej scenografii. To, co wyróżnia Górkę Klasztorną, to świetne aktorstwo, ale też bardzo realistyczna scena ukrzyżowania. No i to, że aktorami, poza Chrystusem, w którego wciela się ksiądz ze zgromadzenia misjonarzy świętej rodziny, są od pokoleń mieszkańcy Górki Klasztornej i okolicy. Role często przechodzą z ojca na syna, czy z matki na córkę. Niezwykle kolorowo i oryginalnie obchodzone są Turki w Dolinie Sanu. Tradycja wzięła się stąd, że po odsieczy wiedeńskiej mieszkańcy wracali do domów akurat na Wielkanoc. Posiadali łupy zdobyte na Turkach, m.in. kolorowe orientalne ubrania. Egzotycznie ubrani spontanicznie zaciągali warty w kościołach przy grobie pańskim. Wyglądali niezwykle. W kolejnych latach ten zwyczaj przetrwał, a nawet się rozwinął. Każda wioska w okolicy Radomyśla ma swój oddział wojskowy. Każdy wyróżnia się mundurami, ale i paradną musztrą. Ponieważ wielu mieszkańców zajmowało się na polu bitwy m.in. pomocą medyczną, nawiązują do tego postacie doktorów. Obecnie leczą śmiechem i obtańcowują dziewczęta. Na Śląsko-Opolskim w Pietrowicach Wielkich jest niezwykle ciekawa procesja stu koni. Ta konna procesja prowadzi w poniedziałek wielkanocny z Pietrowic Wielkich do małego XVII-wiecznego kościółka, ukrytego w kotlince pośród pól. Kiedyś z końmi nie było problemu. Teraz procesja nadal imponuje ich liczbą,
ale dlatego, że zbierają się tu jeźdźcy z całej Polski, a nawet przyjeżdżają z zagranicy. Dostojnicy kościelni są przywożeni bryczkami, a ksiądz proboszcz ma honorową asystę jeźdźców. Kiedy procesja dociera do kościoła, odbywa się msza, po której wszyscy wracają polami. Jest to nawiązanie do wiosennej tradycji święcenia pól, a obrazy, jakie możecie tu widzieć, są jakby wręcz wzięte z obrazów Chełmońskiego.